Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Uwierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Mam dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie. Ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku. Pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz, odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia, powiedział Bartek, to naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny, powiedział uradowany.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się. A każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć Bartek! Pośpiesz się! Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów? Zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy. Szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego. Dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki. Wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę. Powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej jak potrafili. Ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się. A każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kapelusz Muchomora. Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i Robert wybrali się do lasu na długi spacer. Szli uśmiechając się, gdy nagle usłyszeli płacz. Ktoś płacze za tamtym krzakiem, wyszeptał Bartek. Przyjaciele zobaczyli małego muchomora. Wyglądał dziwnie, bo nie miał kapelusza. Kto zabrał twój kapelusz? Z troską zapytała Basia. Nie wiem. Gdy dziś rano się obudziłem, nie było go. Nie martw się, pomożemy ci. Znajdziemy dla ciebie inny kapelusz. Bartek pocieszył muchomora. Przyjaciele poszli do domów, by po chwili wrócić z różnymi czapkami i kapeluszami. Przynieśliśmy dla ciebie nowe kapelusze. Zawołali i po kolei zakładali na głowę muchomora nowe kapelusze. Basia jako pierwsza nałożyła swoją kropkowaną czapkę, ale muchomor nie był zadowolony. Później Matylda założyła czapkę czarownicy. Ale ja nie chcę być wredną czarownicą! Poskarżył się muchomor. Robert przyniósł żółtą czapeczkę, ale była za mała. Później przyszła kolej Bartka. Przyniosłem dwa kapelusze, ten noszę w ogrodzie, a to czapka diabełka. Ogrodowy kapelusz śmiesznie wyglądał na głowie muchomora, ale i tak mu się nie podobał. Ten mi się nie podoba! Powiedział ponurym głosem. Czapka diabełka rozzłościła go jeszcze bardziej. Przecież wiecie, że nie jestem diabełkiem! Krzyknął z wypiekami na buzi. Ale najbardziej zdenerwował go czerwony garnek, który przyniósł Baltazar. To jest garnek! Nie mogę chodzić po lesie z głupim garnkiem na głowie! To nie jest zwyczajny garnek! Odpowiedział Baltazar. To kapelusz bałwana! Ostatni podszedł Staś. Przyniósł muchomorowi cylinder. A ten mi się podoba! Ucieszył się Grzyb. Ale może potraficie odnaleźć mój stary kapelusz? Jest mi w nim najbardziej do twarzy! Przyjaciele rozpoczęli poszukiwania czerwonego kapelusza. Nagle pojawiły się pisklęta kanarków. Wiemy, gdzie jest kapelusz muchomora. Trzy korniki zrobiły z niego łódkę. Wszyscy biegnijmy na strumień! Krzyknęła Basia. I rzeczywiście trzy korniki śpiewały wiosłując w kapeluszu muchomora. Oddajcie muchomorowi kapelusz! Zawołał Bartek. Ale obiecaliśmy płom, że je odwiedzimy. Potrzebujemy łódki, żeby się do nich dostać. Ale to nie jest łódka, tylko kapelusz i należy do muchomora. Oddajcie go! Kłócił się Bartek. Korniki w końcu zrezygnowały i oddały kapelusz. Ale jak teraz dotrzemy do pcheł? Zapytały smutne korniki. My was zabierzemy, właśnie lecimy na małą wyspę. Zaćwierkały kanarki. Hurra! Będziemy latać! Krzyknęły radośnie korniki. Ale najpierw musimy oddać muchomorowi jego kapelusz. To znaczy łódkę! Zażartowały nieznośne korniki, ale Basia spojrzała na nie poważnie i przestały się śmiać. Bardzo wam dziękuję, powiedział uśmiechnięty muchomor, gdy zakładał kapelusz na głowę. Pasuje idealnie. Korniki wskoczyły kanarkom na plecy. Bezpiecznej podróży, krzyknął muchomor. Bawcie się dobrze, dodali przyjaciele. Chwilę później przyjaciele pożegnali się z muchomorem. Poszli do domów z kapeluszami na głowach.